Bonjour, Stalowi. W dzisiejszym odcinku nauczymy się dźwięku robota. Ten dźwięk jest stosunkowo prosty do załapania, jednak wymaga od nas nieco treningu, aby zabrzmiał on no tak dość realistycznie. Ale sama technika jest stosunkowo prosta, ponieważ musimy w sumie połączyć ze sobą dwa elementy, które są prostymi elementami. Zanim obejrzysz ten odcinek, warto abyś miał już opanowany dźwięk kaczora Donalda. Ponieważ będzie on wymagany właśnie do dźwięku robota. Jeśli jeszcze go nie umiesz, to zapraszam do odcinka, w którym tłumaczę, jak to zrobić, wyświetla się u góry. Ale tyle są wstępu, zaczynajmy! Gdy już umiemy dźwięk kaczora Donalda, to tak naprawdę bardzo łatwo jest nam zrobić już z tego dźwięk robota. Ponieważ tak naprawdę to, co musimy zrobić, to połączyć dźwięk kaczora Donalda z takim dźwiękiem wysokiego naszego po prostu głosu. Więc zrób dźwięk kaczora Donalda. I teraz, nie robiąc tego dźwięku, czyli nie przykładając jeszcze tak mocno tam języka, postaraj się po prostu w ten sposób, w tej pozycji wyjściowej kaczora Donalda, zrobić bardzo wysoki dźwięk swoimi strunami głosowymi. Więc robimy po prostu bardzo wysoki dźwięk tą samą szczeliną, którą robiliśmy kaczora Donalda. No i teraz pozostaje nam tylko to połączyć, czyli robimy naraz właśnie ten wysoki dźwięk oraz ten dźwięk kaczora Donalda, czyli przykładamy tam mocno język. Możemy też w inny sposób to zrozumieć, że po prostu robimy kaczora Donalda i podczas jego robienia postarajmy się wydobywać z nas wysoki dźwięk naszymi strunami głosowymi. No i to w zasadzie jest cała technika. A więc teraz pozostają nam tylko dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze modulacja tego robota, a po drugie trening. Sama modulacja jest dosyć prosta. Możemy po prostu modulować wysokość naszego dźwięku, czyli robić na przykład. I generalnie właśnie w ten sposób wyobrażać sobie, jak ta maszyna by się zachowywała. I dodatkowo możemy właśnie tutaj dołożyć na przykład ruchy naszych ust, czyli czyli po prostu je rozszerzając i kurcząc, możemy dodatkowo modulować ten dźwięk. No i do tego możemy sobie dokładać również inne dźwięki, które też w jakiś sposób mogą no, tego robota nam urealnić. Jakieś tam możemy sobie eksperymentować. No i został nam sam trening, czyli dopracowanie właśnie tego dźwięku, żeby brzmiał naprawdę mięsiście. Ten dźwięk myślę, że najlepiej trenować po prostu starając się robić jak najsilniej właśnie te drgania kaczora Donalda. No i dodatkowo starać się wszystko modulować w taki sposób, żeby jak najbardziej to odzwierciedlało właśnie ruchy robota. Tak więc widzimy, że ten dźwięk jest stosunkowo prosty, no ale fajnie może urozmaicić nasz beatbox, gdzie możemy robić nagle takie dźwięki, których nikt się nie spodziewa. Haha! Tyle na dzisiaj. Jeśli film się podoba, pamiętaj, łapa w górę, wbij dzwona, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Be go! Mówi do was Nitty Nit. 24 bity.